Bardzo proszę panią poseł Annę Wojciechowską. Dziękuję bardzo. Panie komisarzu, panie ministrze, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? 4 miliardy euro nadwyżki z handlu z Ukrainą, no i gdzie są te pieniądze? Jeżeli, jeszcze raz pytam, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Dlaczego rolnicy muszą wyjść na ulicę zamiast pracować w polu? Zostali pozostawieni sami sobie. I mówił pan komisarz, że ten tutaj, chociaż raz pan poseł Dalata, zgodzę się z nim, chociaż raz nie okłamał, że tranzyt był kontrolowany. Panie przewodniczący, skąd proszę zareagować, pan bo to jest jednak takie przesada, informacje, tak? To jest jednak przesada. Niech pani, kontrolowany pani poseł, to był chyba czyjś pani poseł, interes, niech pani ale naprawdę, na pewno nie rolników. Do Polski wjechało ponad 4 miliardy ton zboża. Pani poseł, niech się pani zastanowi, pani przed chwilą mi zarzuciła i nie kłamstwo. I gdzie to zboże jest? Kto za tym stoi, prawda? Dobrze, żeby się pani miliardy, przepraszam, zreflektowała. Pomoc producentom jabłek, owszem, też, ale z tego co wiem, na dzień dzisiejszy producenci jabłek mają ponad 700 tysięcy ton owoców i też nie mają co z tym zrobić. Mieliśmy chyba 2 tygodnie, czy tam na poprzedniej posiedzeniu Sejmu i nie wiedzą. I o co chodzi? Polscy rolnicy nie chcą tej pomocy. Polscy rolnicy chcą uczciwych pieniędzy za swoją uczciwą pracę. Oni nie chcą kredytu płynnościowego. Oczywiście na pewno przydaje się, ale co, zaciągną kredyty i kto im zapewni zbyt w przyszłym roku, że będą mogli sprzedać swoje płody czy swoje towary? Zadłużą się znowu i zostaną z jeszcze większym zadłużeniem. 10 miliardów złotych pomoc to nie są pieniądze ani rządowe, ani pieniądze PiS-u. To są pieniądze społeczne, ogólnie społeczne i całe społeczeństwo musi płacić za nieudolność państwa i za ignorancję rolników poprzez rząd. Rolnicy zostali oszukani, wprowadzeni w błąd, nie wiem jak to nazwać. W każdym razie jest problem i trzeba o tym informować i mówić. I Unię Europejską trzeba o tym informować uczciwie. Ale jak powiedzieć w Unii Europejskiej, w Komisji Europejskiej, że mamy kolejną aferę korupcyjną? Trudno jest to zrobić, prawda? My mamy do wzięcia pieniądze z KPO. Tam są również duże pieniądze dla rolników. Dlaczego nie sięgniemy po te pieniądze? To jest dla państwa problem też. I niech się już o tym, na tym w końcu pomyśli i zastanowi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję i bardzo proszę, żeby pani nie obrażała posła Dolaty i nie zarzucała mu, że zawsze kłamie, bo i nie oceniała tego. Bardzo proszę.